Siema, żebyście witacie w kolejnym odcinku. Ja jestem Bergar. Dzisiaj odcinek, na który dużo osób czekało, a mianowicie łowienie na koniki polne 2. Część pierwszą macie tutaj. Zachęcam do oglądania, do oglądnięcia później, ponieważ przecież najpierw musicie oglądać ten odcinek. Dobra, więc po prostu dzisiaj będziemy łowić sobie na moim stawiku na te koniki polne, które zaraz znajdę. I jeszcze tak nawiasem mówiąc, nagrałem odcinek z łowienia spinning na moim stawie. Ale niestety wyszło tak, że nic nie złapałem i po prostu nie da się tutaj łowić na spinning, to jest niewykonalne. Dobra, bo na razie tak tylko gadam, to teraz lecimy łowić nie łowić koniki, tylko szukać koników i łowimy. Dobra, mam pierwszego konika polnego, zakładam go na haczyk i łowimy. Dobra, więc leci pierwszy rzucik, standardowo przy liliach, tam najczęściej są ryby. Hop, jest właśnie pierwsze branie. O, widzicie, że spławik się zanurza i już jedzie. Zaraz będzie zacięcie. O! No i nie ma ryby, chyba za lekko zacząłem i zjadło konika. No trochę słabo, ale skupiłem się tutaj, żeby na kamerze było dobrze widać. Drugi zarzut już poszedł, mam nadzieję, że zaraz będzie rybka. Miałem przed chwilą bardzo, bardzo mocną rybę. Zanurzyła mi spławik, od razu poszedł pod wodę. Ja nawet nie zauważyłem i zaciąłem, coś ściągnęło, ale włączyłem kamerę, no i puściła mnie. Jest jakaś ryba, wzięła też tak bardzo mocno, jeszcze nie wiem co to jest. Ale zaraz się wszyscy dowiemy, ale walczy naprawdę bardzo mocno. Możliwe, że to jest jakiś karpik. Co to jest? Okoń! Okoń! Nie, nie wierzę. Nie wiedziałem, że okonia tutaj mogę sobie tak złapać po prostu. Nie no, jest okonik na koniki polne. Nie no, dobra, zaraz go wyholuję. Jest taki okonek. Nie duży, nie mały, ale naprawdę bardzo ładniutki. Dobra, więc żeby okonia nie męczyć, bo okoń to nie jest zbyt wytrzymała ryba, to od razu go wypuszczamy. Ale naprawdę się cieszę, bo ja tutaj tych okoni nie wiem ile mam, ale na pewno bardzo mało. Dobra, więc jest pierwsza rybka, jest bardzo fajnie, lecimy dalej. Dobra, więc leci kolejny rzut z tymi konikami polnymi. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ jak zapomnisz przynęty na rybę, no to możesz sobie takiego konika polnego gdzieś na trawie złapać i sobie na niego łowić. Bo to jest naprawdę dobra przynęta bardzo. Przed chwilą straciłem konika polnego i prawie cały zestaw, ponieważ haczyk zaczepił mi się o jedną małą lilię wodną. I ciągnąłem chyba przez jakieś 10 minut i po prostu nie mogłem tego oderwać. No ale na szczęście w końcu się udało, ale to jest naprawdę wkurzające, jak łowisz sobie i nagle zaczepia ci się o jakąś malutką łodygę i no i nie możesz tego ściągnąć. Dlatego ja bardzo nie lubię, jak w stawach albo jakieś są jakieś rośliny i w ogóle. Dzisiaj te koniki dostały jakieś super mocy, bo skaczą skubane na 5 metrów i nie idzie ich złapać. No i zerwała mi się kolejna ryba po długich oczekiwaniach. Jest kolejna ryba i to coś sporego. Wzięło bardzo gwałtownie. Nie wiem, o, nie widziałem tego. Co to jest? Co to jest? Czy to karaś? Czy co? Ale walczy jak... Nie wiem, co to jest? To jest ten, jaś. No nie, tak jak w zeszłym odcinku, teraz znowu jaś. Dobra, więc jest taki jaś. Pod tam zeszłym odcinkiem z tego łowienia na koniki polne pisaliście, że... Jedni pisali, że to jest jaś, drudzy pisali, że to jest skleń, ale chyba wygrał jaś. Dobra, więc tego piękne... Tą piękną... Z tego piękne... Tą piękną... Wyskoczyła mi z rąk i wpadła prosto do wody, no więc już nie muszę jej wypuszczać sam. Była właśnie taka dłuższa chwila bez brań i teraz nagle, jak włączyłem kamerę, coś zaczęło tak ostro dziubać. Ale tak to już czekam tutaj z, nie wiem, 10 minut i prawie żadnego brania nie było. Idzie ryba i mam takiego pecha, że akurat zamknąłem kamerę. I co to jest? Uwaga. Co to jest? Uwaga. Co to jest? Sum? Czekaj, bo wszedł tutaj... No nie, szczepił się. Ale to był chyba jakiś sum. Możliwe nawet, że karłowaty. Ja nie mogę. Nie no, karłowaty to wątpię, bo sumów karłowatych to ja w stawie nie mam. Właśnie idą do mnie tamte przyjemne chmurki, więc chyba zaraz będzie padać. Do tego patrzcie, jaki wiatr się zrywa. Ja nie mogę, wszystko wieje. Dobra, nasze łowienie kontynuujemy jutro, ponieważ teraz wieje bardzo silny wiatr i w każdym momencie może zacząć padać. Więc widzimy się jutro. Narka.
Dobra, jest już około godziny 9 rano i my kontynuujemy nasze łowienie. Na haczyku mam ususzonego konika polnego. Zobaczymy, czy na takiego coś weźmie. I w ogóle wczoraj wieczorem, zaraz jak skończyłem nagrywać, po prostu strzeliła taka burza, tak lało, że prądu w domu nie miałem aż do środka nocy, więc no trochę słabo. Po prostu dawno takiej burzy nie widziałem. No i też rozciąłem sobie palce, ale to nic tam, teraz łowimy. No już trochę tutaj siedzę, nic nie bierze, więc idę poszukać jakiegoś innego konika polnego. I w ogóle tak mi słońce świeci, że nie wiem. Jest właśnie w końcu jakieś branie i no nie, no serio, nie ma ryby. Dobra, ja nie będę już nagrywał tych brań, bo zmieniłem sobie miejscówkę. Teraz będę łowił z tego miejsca, ponieważ tam za bardzo grzało. Na razie ryby nie są prawie w ogóle skore do brania. Raz na 15 minut jest jakieś branie, że cały spławik leci pod wodę, ja zacinam i nic nie ma. Więc to jest naprawdę wkurzające, ale jeszcze posiedzę. To znaczy na pewno posiedzę, bo muszę złapać jakąś rybę. Na haczyku mam 3 koniki polne. Jak teraz się nic nie złapie, to ja nie wiem. Jest właśnie pierwsza ryba. Zobaczymy, co to jest. Wzięła dość mocno. Jest tutaj. Co to jest? Co? Okoń? Nie, to nie jest okoń, to jest jaś. No nie, te jasie to chyba uwielbiają brać na te koniki polne. Dobra, zaraz go wyholuję. Ludzie, jaś się sam odhaczył i wypłynął, więc nie mogłem go złapać i wam pokazać, ale jaś to jest chyba najczęstsza ryba, jaką łapę na koniki polne. Jest właśnie branie. I w ogóle ja przez cały odcinek wam mówiłem, że to są jazie, a chyba przypomniało mi się, że jednak wygrały klenie, że to są klenie, ale ja nie pamiętam, bo nie wiem, bo każdy mi mówi inaczej, no i w końcu nie wiem, co mam wybrać. Bo ja po prostu rzadko łapę takie ryby typu kleń, jaś, i więc no za bardzo rozróżnić ich nie mogę, ale wydaje mi się, że to są jednak klenie, a nie jaś. Nie no, ludzie, ja po prostu już mam dosyć tych ryb. Spławik był z 5 sekund pod wodą, zaciąłem i nic nie było. No, to jest po prostu niemożliwe. Te ryby naprawdę muszą być takie mikroskopijne, że ich się nie da zaciąć. Jest w końcu ryba, jakaś mała. Myślałem, że nie zatnę. No i jest to karaś. Bardzo malutki karaś, którego nawet podciągnę. Tak? O, zaraz go odhaczę. Więc taki malutki karasek idzie do wody. To jest chyba Japoniec. No i dobra, jeszcze zarzucę raz i zobaczę, może coś fajnego wpadnie. Teraz mam znowu trochę szybciej, teraz są jakieś brania i znowu jest właśnie branie. Mam nadzieję, że coś z niego wyniknie. Jest właśnie ryba i akcja była taka, że ja poszedłem sobie po konika polnego. Przychodzę, tutaj spławik leży zanurzony pod wodę. Ale ciągnie. To może być jakiś spory karaś. A nie, co to jest? Sum. To jest sum. Sum europejski chyba. Tak, mamy sumka. Dobra, ja już go zaraz podbieram. Ale małe one są. No to widzicie, takie rybki można sobie na koniki polne łapać. Dobra, więc jest taki sumek. Zahaczył bardzo leciutko. Teraz go wypuszczę. Tutaj naszego sumika europejskiego. Malutkiego. Wypuszczamy. O, poleciał. No jest nic. Dobra, więc to wszystko na ten odcinek. Jak widzicie, dużo ciekawych ryb możecie sobie na te koniki polne łowić. Zachęcam jeszcze do zobaczenia części pierwszej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ja się z wami żegnam, oczywiście, i do następnych filmów. Narka!